Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Jest to poselski projekt, który dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego. Czy ze strony rządowej w tej sprawie ktoś chciał zabrać głos? Czy inne osoby obecne na posiedzeniu chciałyby w tej sprawie tej ustawy zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Biuro Legislacyjne przedstawiło opinię która zawiera kilka poprawek. Biuro Legislacyjne jest na wprost. Ja rozumiem, tak. Patrzę tutaj, że są poprawki do kilku artykułów i wobec tego chciałbym poprosić o krótkie zreferowanie tych poprawek, żebyśmy mogli zapoznać się z ich treścią bardziej szczegółowo. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Biuro Legislacyjne w wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej ustawy zgłosiło do niej 5 uwag. Uwaga numer 1 dotyczy artykułu 1 punktu 4 i zawartego w nim artykułu 37f i jego ustępu 4, w którym przewidziano, że obwiniony ustanawia obrońcę spośród osób mających wykształcenie prawnicze lub członków Polskiego Związku Łowieckiego. W opinii Biura Legislacyjnego wydaje się właściwszym danie jedynie możliwości obwinionemu ustanawiania obrońcy, natomiast nie wprowadzania obligatoryjnego obowiązku ustanawiania obrońcy. Poza tym w opinii Biura Legislacyjnego wydawało się zasadnym wprowadzenie możliwości wyboru obrońcy spośród osób, które zajmują się tym w sposób profesjonalny, czyli adwokatów i radców prawnych. I w związku z tym Biuro Legislacyjne proponuje poprawkę, która ma na celu przede wszystkim wprowadzenie fakultatywnego wyboru obrońcy spośród adwokatów, radców prawnych bądź też członków Polskiego Związku Łowieckiego. Uwaga numer 2 dotyczy artykułu 1 punktu 4 i zawartego w nim artykułu 35o, w którym wskazano, że Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 5-letnią kadencję Główny Sąd Łowiecki, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, natomiast Okręgowe Rady Łowieckie powołują na 5-letnią kadencję Okręgowe Sądy Łowieckie i Okręgowych Rzeczników Dyscyplinarnych. W opinii Biura Legislacyjnego to rozwiązanie odbiega od stosowanych w tym zakresie wzorców, to znaczy nie jest spotykana regulacja, w której organ podlegający kontroli sądowej, czyli w tym przypadku Naczelna Rada Łowiecka, wybiera sędziów sądów łowieckich, a także rzecznika dyscyplinarnego. I w związku z tym propozycja poprawki ma na celu zmianę tego przepisu, tak aby to Krajowy Zjazd Delegatów oraz Okręgowy Zjazd Delegatów powoływały sędziów sądów łowieckich oraz rzecznika dyscyplinarnego. Uwaga numer 3 dotyczy artykułu 1 punktu 4 i artykułu 35o jego ustępu 3 i punktu 2, w którym przewidziano, że kadencja sędziego sądu łowieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy wygasa, jeżeli ta osoba została prawomocnie skazana w postępowaniu karnym o przestępstwo umyślne bądź ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym. Natomiast wydaje się, że należałoby w tej regulacji uwzględnić także wygaśnięcie kadencji tych osób w przypadku skazania za przestępstwo karne skarbowe. I propozycja poprawki ma na celu uzupełnienie tej regulacji w tym zakresie. Uwaga numer 4 jest uwagą czysto techniczno-legislacyjną, ponieważ słownik pojęć, jakim należy posługiwać się w tym rozdziale, został zamieszczony w jego ostatnim artykule. I tutaj jest propozycja przeniesienia na początek tego rozdziału. I uwaga numer 5 dotyczy artykułu 1 punktu 5 i dodawanego w nim artykułu 42a.
I ta uwaga, ponieważ artykuł 42d-a odwołuje się do artykułu 42d, który mówi o odstrzale samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów, który to odstrzał podlega ocenie co do zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Natomiast artykuł 42d-a, odwołując się do tego artykułu, posługuje się pojęciem samce zwierzyny płowej i muflony. I wydawałoby się, że w tym zakresie należałoby ujednolicić tę terminologię, a ponadto w artykule 42a w ustępie pierwszym w punkcie trzecim z redakcji tego artykułu wynika, że kara porządkowa za naruszenie zasad selekcji osobniczej polega na zawieszeniu w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflony. Użycie tego określenia muflony powoduje, że zawieszenie w prawach polowania dotyczy także, jeżeli polowanie dotyczy samic muflonów, przepraszam. I to wszystkie uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy po przedstawieniu tych poprawek panowie senatorowie mają jakieś uwagi? Pan senator Pociej, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Pani z Biura Legislacyjnego zwróciła nam uwagę na kilka problemów, natomiast ja mam wniosek z lektury tego projektu dalej idący. Otóż ten projekt jest pochodną wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował sposób wewnętrznego, Trybunał Konstytucyjny, który zakwestionował sposób rozwiązania przez ustawę i przez wewnętrzne regulacje łowieckie wewnętrznego sądownictwa dyscyplinarnego. Otóż zgodnie ze wszystkimi zasadami od takich decyzji, że tak powiem, korporacyjnych, wewnętrznych, powinno być odwołanie do sądów powszechnych, zwłaszcza od przewinień, które nie dotyczą wewnętrznych spraw związku, ale są związane z przynależnością w ogóle do tej organizacji. Tutaj niedawno w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 stycznia jest taka analiza, którą zapewne mają wszyscy senatorowie, dotycząca właśnie tych uregulowań, które znalazły się w projekcie poselskim, i ona jest dosyć miażdżąca. Jest również analiza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zwraca uwagę, że nasz projekt, bo istniał projekt senacki, który z tego co wiem został odrzucony chyba przez Sejm, że ten nasz projekt akurat rozwiązywał w sposób prawidłowy te wszystkie problemy, natomiast prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka stwierdzają, że jeżeli chodzi o projekt poselski, tak nie jest. Generalnie takie uregulowanie, gdzie po pierwsze w pewnym zakresie nie ma odwołania od decyzji sądów dyscyplinarnych łowieckich do sądów powszechnych, jak również możliwość prowadzenia niezależnych, wykluczających się postępowań dotyczących
tej samej sprawy przed Sądem Powszechnym, Sądem Karnym i przed sądem wewnątrzorganizacyjnym również budzi daleko idące wątpliwości. W związku z tym ja chciałbym złożyć wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję. Czy panowie senatorowie mają uwagi, a zwłaszcza czy chcieliby się wypowiedzieć co do złożonego wniosku przez pana senatora Pocieja? Musimy głosować. Tak, ale przed tym możemy jeszcze przeprowadzić jakąś wymianę opinii w tej sprawie. Jeszcze sprawdzam szczegółowo. Rzeczywiście w tym projekcie ustawy nie ma takiego generalnego przepisu jak ten, który jest w artykule pierwszym, który mówi o postępowaniu zmierzającym do utraty członkostwa i o orzeczeniu w sprawie utraty członkostwa. Tutaj jest zagwarantowane odwołanie do sądów powszechnych i to jest generalna zasada. Natomiast jeżeli chodzi o dodany rozdział 6a dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej, to nie ma takiego ogólnego przepisu, który mówi o możliwości odwołania się od kar dyscyplinarnych do sądu powszechnego. Oczywiście można by próbować wyinterpretować z jakiegoś ogólnych zasad to prawo tego odwołania, ale szczegółowego przepisu nie ma. Pani legislator chciałaby się wypowiedzieć, proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja chciałabym tylko może wyjaśnić, że w artykule pierwszym w punkcie trzecim nastąpiła zmiana artykułu 33 jego ustępu 6, który otrzymał brzmienie następujące. W sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne jakichkolwiek stronom przysługuje w terminie o 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie odwołanie do sądu okręgowego. Pan senator chciałby się wypowiedzieć. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Czy mógłby się powiedzieć pan legislator, pan Marek Jarentowski, ponieważ jest konstytucjonalistą i w tej kwestii pewnie najlepiej by nam tutaj wyjaśnił, na czym to polega. Nie mamy wątpliwości, ale rzeczywiście dokładna lektura, którą przypomniała pani legislator, wskazuje na to, że ta ogólna zasada odwołania się do sądu powszechnego dotyczy także wewnętrznych postanowień dyscyplinarnych. Wobec tego wniosek pana senatora Pocieja byłby w ten sposób skonsumowany, jak myślę. Artykuł 36 ustęp 6 został zmieniony odpowiednio i obejmuje nie tylko decyzję o wykluczeniu, pozbawieniu członkostwa, ale także decyzję administracyjne. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, jeszcze chodzi o to, żeby literalnie wymienić, w jakich sprawach po prostu możemy rozstrzygać to wewnątrzorganizacyjnie, a w jakich sprawach, o to chodziło Trybunałowi Konstytucyjnemu, a w jakich sprawach dotyczy to sądów powszechnych, a to po prostu nie ma. I wtedy wewnętrzne jakieś tutaj zarządzenia mogą po prostu to dowolnie w jakiś sposób regulować i to jest niebezpieczne. Dziękuję. Czy pan by chciał się wypowiedzieć? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli rozumiem, tu chodzi o to zastrzeżenie, które pojawiało się na wcześniejszych etapach postępowania, także kiedy my zgłaszaliśmy własny projekt senacki i widzieliśmy różnicę między projektem sejmowym i senackim. Mianowicie chodzi o to, że statut Polskiego Związku Łowieckiego oprócz regulowanego obecnie w ustawie postępowania dyscyplinarnego przewiduje także postępowanie porządkowe i postępowanie dyscyplinujące, którym co do zasady w tej ustawie nie zajmujemy się, bo przyjęliśmy, że to jest postępowanie całkowicie wewnętrzne. Przy czym Trybunał zgłosił zastrzeżenie w wyroku, że oczywiście statut związku może przewidywać inne postępowania niż dyscyplinarne,
i dowolnie je sobie nazywać, ale postępowania te nie mogą prowadzić, jeśli chodzi o sankcje, do zawieszenia bądź utraty członkostwa czy uprawnień do polowania, dlatego że są to prawa konstytucyjne bądź ustawowe, a zatem o ograniczeniu bądź pozbawieniu praw konstytucyjnych albo ustawowych powinien decydować sąd dyscyplinarny podlegający następnie kontroli sądu powszechnego. Dlatego my na wszelki wypadek w tym projekcie senackim dodaliśmy takie zastrzeżenie, że wszelkie inne postępowania prowadzone w związku nie mogą skutkować utratą czy zawieszeniem uprawnień. Tymczasem obecnie obowiązujący statut, jak powiedziałem, związku zawiera oddział 5 pod tytułem postępowanie porządkowe i tam są wymienione takie kary jak upomnienie nagana, zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku oraz zawieszenie w prawach członka koła na okres do roku. I to już można powiedzieć, no, ustawodawca nie ma na to wpływu, czy związek znowelizuje te przepisy statutu, czy ich nie znowelizuje. Mało tego, żaden organ administracyjny nie ma uprawnień w zakresie kwestionowania tych postanowień statutu. Więc to jest pewne ryzyko, czy związek przyjmie rzeczywiście tą interpretację wyroku i przynajmniej znowelizuje te dalsze postanowienia statutu, czy też uzna, że w ustawie uregulowano tylko postępowanie dyscyplinarne. Ustawa nie zabrania nam natomiast regulowania w rozdziale dotyczącym postępowania porządkowego czy postępowania dyscyplinującego, bo też takie istnieje, odpowiedzialności za inne przewinienia i przewidywania za nie również sankcji, które skutkują tym samym, co sankcje w postępowaniu dyscyplinarnym. Więc to jest jeden z problemów, na który my zwracaliśmy uwagę na tym wcześniejszym etapie postępowania. Obecny projekt sejmowy nie zawiera tego zastrzeżenia, że te inne postępowania nie mogą prowadzić do utraty bądź zawieszenia uprawnień, o których mówi ustawa. Dziękuję bardzo. Czyli z tego, co pan powiedział, wynikałoby, że albo powinniśmy rozważyć uzupełnienie tej ustawy o taki przepis ogólny, prawda, że postępowania wewnątrz organizacyjne nie powinny prowadzić do utraty członkostwa bez możliwości prawa odwołania się do sądu, albo też rozstrzygnąć tę sprawę można by w trybie rejestrowania i kontroli każdej zmiany statutu, bo to przecież podlega rejestracji sądowej takie stowarzyszenie, prawda, i każda zmiana statutu wymaga odpowiedniego zatwierdzenia przez sąd. Więc jeżeli by w statucie znalazły się przepisy sprzeczne z ustawą, z ustawowymi i konstytucyjnymi zasadami, to sąd miałby prawo odmówić rejestracji takiej zmiany statutu. O tyle takie wprowadzanie dowolne przez organizację, przez stowarzyszenie zmian w swoim statucie podlega tej kontroli. Jest tylko pytanie, czy to by wystarczyło, czy też mielibyśmy przyjąć stanowisko, że należałoby to raczej doregulować w tej ustawie, skoro tu mówimy o postępowaniu dyscyplinarnym i o wszelkich decyzjach polegających na utracie członkostwa, bo to jest jeszcze kwestia ponownej lektury tego artykułu 1, prawda? Jeśli pozwoli pan, który mówi, że w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim, po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, nie mówi się jakiego, czy dyscyplinarnego, czy dyscyplinującego, czy porządkowego, jakkolwiek by się nazywało, gdy tamto postępowanie się zakończy wewnętrzne, jest ta możliwość odwołania się do sądu. Tak należy chyba czytać ten artykuł 1 i powinniśmy się nad tym zastanowić, bo jeżeli byśmy tak go mogli interpretować, to nie są sprzeczne z ustawą żadne inne formy niż dyscyplinarne, bo to mówimy o dyscyplinarnym, to jest uregulowane w ustawie. Inne, nie nazwane dyscyplinarnymi, tryby postępowania, które by nawet prowadziły do utraty członkostwa, w świetle artykułu 1 dodanego w tej ustawie, podlegają kontroli sądowej. I to by wyczerpywało prawa obywatelskie, zagwarantowało prawa obywatelskie. Przy czym też praktyka do tej pory była taka, już nie jeśli chodzi o postępowanie porządkowe, ale na przykład to dyscyplinarne, o którym mówimy, były takie kary jak um,
zobowiązanie obwinionego do naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenie poszkodowanego, zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku Łowiec Polski lub łowieckich pismach regionalnych. To są prawa majątkowe. O nich też Trybunał mówi, że jako też podlegające ochronie konstytucyjnej, jeśli następuje skazanie na nie, to powinny podlegać od kontroli Sądu Powszechnego. Tymczasem tutaj w tym nowelizowanym ustępie 6 nie ma mowy o tych karach majątkowych, więc ta nowelizacja musiałaby być szersza w takim razie tego. Poprawka Senatu musiałaby być znacznie szersza i pewnie bardziej ogólna. Ona nie powinna wymieniać kar, no bo zawsze związek mógłby sobie ominąć to i dodać nową. W senackim projekcie było takie ogólne stwierdzenie, że nie mogą to być kary czy sankcje, które prowadzą do pozbawienia konstytucyjnych praw lub wolności. Mniej więcej takie sformułowanie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest moim zdaniem trafna uwaga, że poprzez odpowiednie przeredagowanie tego artykułu 33 ustęp 6 można by spowodować, że on obejmowałby i dawałby tym samym odwołanie na postępowanie na drodze sądowej we wszystkich innych przypadkach tych kar, które nie polegają na utracie członkostwa, jak tu się tylko mówi tutaj, prawda? Także tych kar majątkowych, czy takich jak ogłaszanie, które właściwie są karami na czci, ogłaszanie publicznie pewnych kar wewnętrznych, bo przecież to czasopismo, które pan wymienił, nie jest tylko czysto wewnętrzne, ono jest dostępne powszechnie, więc wydaje się, że to rzeczywiście można by osiągnąć poprzez doregulowanie tego artykułu 6. Zarówno wniosek, o którym mówił pan senator Pocie, jak i to, co pan legislator przedstawił w tej chwili, co by wskazywało na to, że trzeba przemyśleć poprawkę do tego artykułu. Czy panowie senatorowie w tej sprawie jeszcze chcieliby się wypowiedzieć? Podchodzi o pełne zagwarantowanie dostępu do drogi sądowej, do kontroli sądowej wszystkich tych kar wewnętrznych, nawet jeżeli nie są nazywane dyscyplinarnymi, które by ewentualnie wewnątrz organizacji, wewnątrz stowarzyszenia były nakładane. I tego obecna redakcja artykułu 33 ustęp 6 nie gwarantuje. Pozostaje wobec tego pytanie takie, czy Biuro Legislacyjne byłoby gotowe do sformułowania tej szczegółowej poprawki już teraz, w tej chwili, przed głosowaniem, czy też musielibyśmy odłożyć ostateczne rozpatrzenie, głosowanie tego punktu do następnego posiedzenia. Ja zacytuję, jeśli pan przewodniczący pozwoli, fragment artykułu, który my próbowaliśmy. Przy czym on był wtedy w innym kontekście normatywnym umieszczony, więc na pewno niedosłownie komisja mogłaby go przyjąć, ale brzmiał tak. Statut Polskiego Związku Łowieckiego może określić kary za inne przewinienia łowieckie, przy czym nie mogą one dotyczyć zawieszenia lub pozbawienia prawa do polowania, przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego lub kół łowieckich, możliwości pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego lub kół łowieckich, ani naruszać praw i wolności wynikających z odrębnych przepisów. Więc w tym kierunku by trzeba iść, natomiast na pewno to nie w ten sposób, jeśli chodzi o brzmienie, ten przepis powinien brzmieć. Pan senator Pociej. Ja chciałbym zwrócić uwagę panów senatorów na konkluzję takiej szerszej natury dokonaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż rzecznik stwierdził, że nie tylko w tym obszarze, ale w kilku innych prawo łowieckie powinno zostać znowelizowane bądź wręcz napisane od początku. I ja rozumiem, że minister środowiska i po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i po tych wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich taką szerszą zmianę powinien zainicjować. W związku z tym pytanie jest takie, czy my tutaj będziemy doregulowali i moim zdaniem, tak jak w tej chwili tutaj siedzimy na sali
Nie jestem pewien, czy dokładnie wiemy, jakie zmiany mielibyśmy tutaj przeprowadzić. Czy należałoby jednak odrzucić cały ten projekt poselski i doprowadzić do sytuacji, żeby Ministerstwo Środowiska kompleksowo zajął się tą ustawą, która, jeszcze raz powtarzam, w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich budzi bardzo szerokie zastrzeżenia w obecnym kształcie. Dziękuję bardzo. Pan senator Mamontow, proszę. Ja chciałem spytać, czy ten wniosek o odrzucenie całej ustawy jest aktualny? Bo taki kolega złożył. Złożyłem, tak. Okay. Panowie senatorowie, więc trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że generalnie biorąc, nasza ustawa idzie w kierunku wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale niewątpliwie jest tak, że były wcześniej zgłaszane informacje i sygnały, o których mówi teraz pan senator Pociej, wskazujące na braki w innych jeszcze przepisach ustawy, które nie dotyczą, nie są powiązane z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy przedstawicieli ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska, byli zaproszeni na to posiedzenie. Nie możemy się zatem w tej chwili dowiedzieć, czy są prowadzone jakieś prace zmierzające do tego, żeby pełniej znowelizować ustawę, prawo łowieckie. Ale nawet gdyby pozostać tylko przy sprawie dostosowania tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to powstają co najmniej dwie kwestie, które należałoby rozważyć, albo dwa sposoby postępowania. Jeden taki, który polega na tym, żeby odpowiednio zmodyfikować dzisiejszą treść artykułu 33 ustęp 6 w taki sposób, żeby także inne decyzje wewnętrzne wynikające z różnych postępowań, które jeszcze statut organizacji przewiduje, mogły być wyraźnie powiązane z kontrolą sądową, no, albo taki przepis, który by szczegółowo wymieniał, o jakie decyzje tam chodzi. To byłaby ta druga koncepcja, którą proponuje Biuro Legislacyjne. Takie mam wrażenie, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie szczegółowo zastanowić się i szczegółowo rozstrzygnąć, która z tych koncepcji legislacyjnych jest lepsza, a bez rozważenia ich nie będziemy mogli rzeczywiście wykonać tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, do czego jesteśmy de minimis zobowiązani. Więc z tego punktu widzenia rozumiem, że wniosek pana senatora Pocieja zmierza do tego, żebyśmy dzisiaj odrzucili ten projekt i poddali go odpowiednim przygotowaniom zgodnie z sugestiami Biura Legislacyjnego, tak żeby może w następnej wersji można było go poddać głosowaniu. Czy moje rozumowanie trafia do przekonania panom senatorom? Pan senator Paszkowski. Myślę, że ja podzielam tę opinię pana przewodniczącego. Pojawił się wniosek o odrzucenie ustawy, ale nie mamy nawet i przedstawicieli, jak rozumiem, Ministerstwa Ochrony Środowiska. Warto by było odłożyć to rozwiązanie, to by pozwoliło z jednej strony ewentualnie przygotować tą poprawkę przez Biuro Legislacyjne, a ponadto no, jakby się ustosunkować pełniej do wniosku pana senatora Pocieja, bo przyznam, że ja mam duże wątpliwości, czy w ministerstwie prowadzone są jakieś szersze prace nad tym prawem łowieckim, a jeżeli nawet są prowadzone, to myślę, że finał tych prac pewnie będzie jeszcze dość odległy. W związku z powyższym no, popieram pana przewodniczącego wniosek, żebyśmy odłożyli tą dyskusję. Dziękuję bardzo. No, byłaby okazja dowiedzieć się, jakie są zamiary ministerstwa w tej sprawie, ponieważ tego nie możemy w tej chwili dowiedzieć się. Wobec tego, jeżeli nie ma innych propozycji ze strony panów senatorów, to stawiam pod głosowanie wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy. Kto z panów senatorów jest za? Odrzucenie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. To oznacza, że ten projekt może wrócić pod obrady naszej komisji wtedy, kiedy zostanie przygotowana jego bardziej dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wersja. Czy pana senatora Pocieja mogę prosić również, ponieważ pan tutaj był autorem wniosku początkowego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4.
rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To jest projekt rządowy.